i porozciągamy również więzadła krzyżowo-biodrowe. Te wszystkie rzeczy tutaj muszą być elastyczne, ze względu na to, że nieraz jest destabilizacja w stawie krzyżowo-biodrowej, bo to też również daje duże przeciążenie na odcinek, ten dolny kręgosłupa lędźwiowego, właśnie na te kręgi najbardziej dyskopatyczne, L4, L5, L5, S1, gdzie dochodzi do najczęstszych przypadków wypuklin i przepuklin krążkowych. I każdy, bym powiedział, nie tylko kulturysta, ale również człowiek aktywny, o tym pamiętać powinien, żeby po każdych ćwiczeniach dochodziło do aktywności tych grup mięśniowych poprzez ćwiczenia stretchingowe. Ćwiczenia rozciągające są tutaj jak najbardziej wskazane po treningu. I jeżeli ktoś ma duże ograniczenia mięśniowe, to wtedy również nie dochodzi do pełnej regeneracji po wysiłku siłowym. A trzeba pamiętać, że mięsień rośnie wtedy, kiedy odpoczywamy. Wtedy jest największa regeneracja w organizmie. A nie będzie tej pełnej regeneracji, kiedy będą mięśnie napięte. Bo napięcie nie kończy się z treningiem, tylko utrzymuje się cały czas, jeżeli nie będzie tego kierunku odwrotnego. Bo trzeba pamiętać, że praca mięśni to napięcie izotoniczne, skurczu i rozkurczu. A jeżeli mamy pracę izometryczną, długotrwałego skurczu i brak fazy rozkurczu, brak fazy relaksu, no to będzie cały czas napięcie i będzie właściwej regeneracji. Jak mięśni, tak i całego organizmu. Bo pamiętać trzeba, że kręgosłup czy mięśnie przykrągosłupowe wpływają na tutaj napięcie czy ucisk na nerwy rdzeniowe, które idą do narządu czynnościowego lub wykonawczego. I tutaj również będzie słabsze krążenie w nerwach obwodowych, to znaczy w kończynach górnych czy dolnych, jak i również w narządach wewnętrznych. I tutaj ta regeneracja będzie dużo, dużo wolniejsza i będzie to dla organizmu przeciążeniem. Będzie organizm miał trudniej po treningu dążyć do homeostazy, do tej równowagi. Czy to biochemicznej, czy tutaj napięcia mięśniowego. I wtedy jeżeli doprowadzimy do takiego stanu przeciążeniowego, to organizm będzie miał mniejsze efekty. I my będziemy również cierpieli, bo będzie to przynosiło trudniejsze wyniki. Będziemy ćwiczyć i ten mięsień nie będzie się wzmacniał, a jeżeli nawet się wzmocni, to nie będzie miał odpowiedniego kształtu. Ten kształt będzie taki troszeczkę ułomny, będzie mu coś brakowało. Tej gęstości, definicji. Dlatego trzeba pamiętać, że ta odnowa biologiczna jest tak naprawdę kontynuacją adaptacji wysiłkowej. I to jest jedno z drugim, bym powiedział, nierozerwalne. Jeżeli ktoś chce jechać, to musi smarować, tak, według przysłowia. Dlatego jeżeli ktoś pójdzie tylko w jednym kierunku, a nie zabezpieczy sobie tej drugiej możliwości, to sorry, naraża się na kontuzje, urazy, które w karierze każdemu zawodnikowi się przytrafiają, a tylko mądrzy zawodnicy potrafią to sobie w jakiś sposób uzupełnić. I to jest takie uzupełnienie. Ja to nazwałem w swojej autoterapii treningiem medycznym, bo on jest tak naprawdę dostosowany do przeciążeń, tak? Ukierunkowany w kierunku przeciwnym do kierunku zagrożonego. Jeżeli są napięcia, to trzeba rozluźniać. Jeżeli są kierunki zagrożone, a tutaj w kulturystyce czy w innych dyscyplinach sportu
jest to jednorodny, jednostajny nieraz kierunek ruchu, dlatego nie da się wszystkiego wykluczyć. Do tego właśnie służy po prostu taka pomoc zewnętrzna. Ukierunkowany właśnie trening na te grupy, które są najbardziej przeciążone. I to trzeba po prostu robić. Jeżeli tego nie zrobimy w odpowiednim też czasie, to narażamy się na wszelkiego rodzaju urazy całego narządu ruchu, jak i narządu wewnętrznego. Dlatego tutaj z Piotrkiem pracujemy już od jakiegoś czasu, żeby to wszystko funkcjonowało w pełnym zakresie i dawało mu nie tylko właściwy rozwój tkanki mięśniowej, ale i satysfakcję, że to, co robi właściwie. Teraz ugniatam go tutaj w dołku kości biodrowej, tam gdzie trzeba pamiętać, gdzie największe zagłębienia, tam największe przykurcze. Tam, bym powiedział, najwięcej się zbiera tego brudu. Tak jak w dziurze asfaltowej zbiera się syf, tak samo i tutaj, gdzie po prostu mamy zagłębienia w ciele, też również zbierają się największe stany zapalne, czy tutaj przykurcze. Przykurcze to zawsze trzeba wiedzieć, że przykurcze robią się tam, gdzie jest mięsień. Gdzie nie ma mięśni, to są tylko ewentualnie napięcia mięśniowe, które ograniczają w jakiś sposób możliwości fizjologiczne, a tutaj po prostu są przykurcze, te punkty maksymalnie bolesne na układzie mięśniowo-powięziowym i tutaj trzeba to wszystko spuszczać. Dobra, teraz rozgrzewamy odcinek piersiowy. Jest to kontynuacja tego, co robiliśmy na dole. To rozgrzewamy, tą stronę. Ma to tutaj dosyć dużą powierzchnię do roboty, dlatego porozluźniamy, ale tutaj tu już rozluźnienie to za bardzo nie zdaje sprawy, dlatego przechodzimy od razu do technik, które są tutaj głębsze w tym rozluźnianiu tych mięśni przekręgosłupowych. To wszystko musimy tutaj porozluźniać, żeby było elastyczne również tu w mięśniach karku, które tutaj u kulturystów są często zabudowane i też stwarzają ograniczenia ruchowe. Na wysokości odcinka C5, C6, C6, C7 takie można powiedzieć dwa trójkąty bermudzkie. Jeden tu na górze, a drugi tutaj na dole. I tutaj te dwie strefy są, bym powiedział, najbardziej narażone na przeciążania. Nie tylko u osób ćwiczących, ale również u osób, które dużo siedzą. To bym powiedział takie następstwo chorób cywilizacyjnych, że występuje w tym miejscu. Rozciągamy teraz mięśnie karku, żeby były to elastyczne mięśnie, żeby nie przenosiło się to znowu napięciem na mięśnie szyi, które tak naprawdę tutaj najbardziej w tym mechanizmie cierpią, jeżeli są mięśnie karków napięte, bo są to mięśnie karku, są podstawą tutaj mięśni szyi i te mechanizmy tutaj występują w twarzy. Bo tutaj pracujemy do połowy łopatki, całą tutaj łopatkę opracowujemy, aby dać tutaj większy zakres poprzez właśnie rozluźnianie mięśnia żołądkowego bocznego, mięśnia nadgrzebieniowego. Tutaj tych mięśni położonych najbliżej kręgosłupa. I tutaj pracujemy teraz z tym. Jest od razu bardzo trudniejsze do rozmasowania na samym początku, ale praktycznie już tutaj już zaczynamy łapać elastyczność tych tkanek. Na dwie dłonie można również
troszeczkę rozmasujemy, zmniejszymy to napięcie, to wtedy możemy przejść do takich technik grubszych. Pokażę zaraz, jak to wygląda. Właśnie, żeby te mięśnie przy kręgu słabowym ruszyć. U takiego faceta to trzeba po prostu troszeczkę jeszcze coś bardziej skrajnego zastosować. I to są mechanizmy, które właśnie funkcjonują w ten sposób, że tak i rozciągamy cały prostownik. Robimy sobie stopkę i po stopce rozciągamy wszystkie te mięśnie przy kręgu słupowe. W tą stronę, jak i w tą stronę. Jedziemy tutaj po jednej, jak i po drugiej stronie kręgosłupa. To bardzo fajnie rozciąga. Robimy też po jednej, jak i po drugiej stronie. Jednakowo rozciągając, żeby nie było tutaj efektu klinowania. To znaczy pod jednym kątem robienia. Z tej górki do dołu również. W tym miejscu tutaj. Drugi trójkąt. Tak. Tak naprawdę to się to ciało składa z trzech trójkątów ustawionych jeden nad drugim i to daje to właściwe napięcie rusztowaniu, którym jest kręgosłup. A jak stoimy, tak się później krzywimy. Dlatego robimy to od samych kończyn, żeby można było jak najwięcej zrobić tutaj na odcinku szyi. Rozciągamy również tutaj pod sam brzeg dolnej łopatki, żeby można to wszystko było wykorzystać w jak największym zakresie fizjologicznym. Ok, jeszcze pół zrobimy tutaj w odcinku piersiowym, no i przejdziemy do odcinka szyjnego. Słupa. Ok. Teraz będę musiał Cię tutaj poprosić, żebyś się położył na plecy. Szybko, o tak. Te przyczepy poteliczne. Wszystkie. Musimy to wszystko zrobić od samego początku do samego końca, żeby był ten efekt rozciągnięcia również tych mięśni, które są mocno zakryte przy tej budowie. I również tutaj wyczuwamy większe napięcie mięśniowe. To jest też rzecz, ten kark mocno napięty. O, w tym miejscu bardzo mocno. I to musimy przytrzymywać. Tam, gdzie boli, musimy przytrzymywać. Taki jest urok tej terapii. Gdzie nie boli, to lecimy dalej. A gdzie boli, to przytrzymujemy. Bo tam mamy do czynienia ze stanem zapalnym, stanem zwiększonego napięcia, punktu maksymalnie bolesnego. Punkt maksymalnie bolesny może być na przyczepie mięśniowym lub na brzuszcu mięśnia. Dlatego łapiemy go tutaj tak naprawdę w tym punkcie strategicznym. Tylko sobie sprawdzę takie mobilizacyjne ruchy skrętne, gdzie tam opuściło, to już możemy sobie po prostu porobić. O, luźniutko, porozciągam. Wiadomo, jak i w drugą stronę, na zakresie 30 stopni, żeby nie przesadzać, bo tutaj również oprócz tego, że mamy nerwy, mamy jeszcze tętnicę i tutaj ten zakres musi być umiarkowany, żeby można było właściwie tym pokierować. I tutaj jeszcze możemy na barkach troszeczkę porozciągać i będzie wszystko właściwe. O. To dziękuję Ci, Piotrusiu, za terapię. Tak to już wyglądało na dzisiaj. Jak samopoczucie? Ekstra.